No, tam w środku to taka tygrysica z białymi i z ubytkami sierści na ogonie i na plecach. To jest matka wszystkich matek. Pan Władek mówi, że ona się 3 razy w roku koci. I kochani, ona niedługo się będzie kocić. Być może za tydzień nawet. Jest Zorro. Tutaj zanim żeśmy weszli, to Zorro z Nelikiem spały tutaj pod tym słupkiem z tą tabliczką. No ale Nelik jak mnie zobaczył, to zaraz uciekł. A tam Romeo jest spa. Widzicie? No, pan Władek dał i idziemy. No to ja się też zbieram. Nelik uciekł gdzieś tu w krzaki. I tam chyba gdzieś siedzi rzeczywiście. Widzę go. Zaraz wam go pokażę. O. Widzicie to? Nelik! Jedzie tam. Widzicie? Nelik! Nie wyjdzie. Nie ma szans. A Zorro zobaczy. Chodzi tutaj. 1,5 kroka ode mnie. Patrzy się. W ogóle nie ucieka. No i... O, matka wszystkich matek. Kotna. Kokoci się. A to jest... To jest piszczałka? Piszczałka ta czarna. No idziemy. Władek posprzątał kości. I wracamy. Ten młody nie chciał jeszcze. Kotleta im dałem i trochę tego mięsa. Młody, który ten czarny? Zorro? Nie chciał jeść? Ale kotleta dał mu pan? Tak. I jadł? A, to znaczy na jedzone. I która jadła matka? Piszczałka i matka. A przegłodnieją, będą jadły. I nasz okucie. Piękne. Zobaczcie. Robota kowalska. Piękna. No i to ma 121 lat. Kochani, 121 lat.